Witam w kolejnym odcinku serii o Bocheńskim. Film ten powstał na podstawie artykułu Natalii Herod pod tytułem Filozoficzna koncepcja zabobonów w ujęciu ojca Józefa Marii Bocheńskiego. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Artykuł ten dotyczy książki pod tytułem 100 zabobonów, w której Bocheński w formie leksykonu omawia 100 zagadnień, wokół których narosły najróżniejsze nieporozumienia w filozofii. Nie będziemy oczywiście poruszać stu różnych tematów, a omówimy samo zagadnienie zabobonu jako takie. W książce Boheński używa zamiennie dla zabobonu następujących wyrażeń: gusła, idiotyzmy, głupstwa, teoretyczne błędy, mniemania i bełkot. Ten ostatni jest równocześnie osobnym zabobonem wymienionym w leksykonie, ale to tak na marginesie. Dominikanin użył jeszcze jednego synonimu dla zabobonu w wywiadzie dla Jana Parysa i tam użył słowa mit. Za to odrzucał nazywanie zabobonu błędem lub przesądem, gdyż jego zdaniem błąd powinien być zwykłą pomyłką, zaś przesąd ma jednak trochę inny wydźwięk niż zabobon. Potraktowany bardzo dosłownie przesąd zakłada przyjęcie określonego sądu przed przyjrzeniem się faktom. Przesąd, sąd polega więc na apriorycznym łączeniu przyczyny ze skutkiem. Przesądem przykładowo będzie wiara, że trzymanie kciuków ma wpływ na pozytywne rozstrzygnięcie jakiejś sprawy. W przypadku przesądu człowiek nie ma potrzeby odwoływania się do rzeczywistości i do badania prawdziwości faktów, więc jest to przeciwieństwo rozumowania, budowania sądów czy tworzenia pojęć. Dobra, mamy synonimy i ogólną intuicję, czym jest zabobon, ale spróbujmy to pogłębić. Boheński wyróżnił dwa rodzaje zabobonu: bezwzględny i względny. Zabobon bezwzględny, nazywany też przez niego filozoficznym. To wierzenie, które jest oczywiście w wysokim stopniu fałszywe, a mimo to uważane za na pewno prawdziwe. Z kolei, zabobonem względnym nazywamy wierzenia sprzeczne z wyznawanym przez nas światopoglądem. Skupiamy się oczywiście na tych pierwszych. A więc, zabobon filozoficzny musi być powszechnie wyznawany i w oczywisty sposób błędny. Nie musi za to być wymyślony czy zidentyfikowany przez filozofa, by być takowym. Zabobon jest błędny przez swoją treść, a nie przez to, kto o nim mówi. Powstaje zazwyczaj, gdy zaprzecza się faktom, gdy pogwałca się elementarne zasady metodologii lub gdy miesza się pojęcia. W sumie, jak już otarliśmy się o te kwestie, to może warto spytać wprost, jak ma się filozofia do zabobonów? No, raz, że część z nich faktycznie wprowadzili sami filozofowie, a dwa, zadaniem filozofa powinno być ich zwalczanie. Filozofowie, zdaniem Bocheńskiego, odgrywają ważną rolę społeczną. Powinni stać na straży racjonalności i realności, a więc powinni zabobony wykrywać i identyfikować jako właśnie zabobony. Filozofia, w jego ujęciu, polega na poznawaniu tego, co jest, więc za swój przedmiot badań obiera realnie istniejące byty i relacje, które te byty nawiązują. Jeśli coś godzi w byty i ich relacje, to wymaga właśnie identyfikacji i możliwej neutralizacji. Filozof to strażnik bytów, który nie tylko dba o to, by samemu stać w prawdzie, ale ponosi też społeczną odpowiedzialność, by inni nie tkwili w błędzie. W takim ujęciu filozofia ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Choćby było się niewolnikiem tylko jednego zabobonu, trzeba dążyć do wolności. Lektura książki pozostawia jednak pewne wątpliwości co do tego, czy da się być niewolnikiem zaledwie jednego zabobonu. W rzeczywistości wygląda to tak, że wystąpienie jednego błędu pociąga za sobą szereg innych. Boheński wybrał około 105 zabobonów i pozostawił w przypisach pewne wskazówki interpretacyjne, przydatne przy tworzeniu ich hierarchii. Niektóre zabobony są bardziej znaczące, bo powodują większą liczbę kolejnych błędów, albo ponieważ są bardziej szkodliwe społecznie. Warto zapoznać się z tymi komentarzami podczas lektury, bo można sobie wtedy zarysować pewien ranking i ustalić, w jakich kwestiach należałoby wyrobić sobie zdanie w pierwszej kolejności, by tkwić w jak najmniejszym pomyleniu. A ogółem warto, bo jak słusznie stwierdziła autorka omawianego artykułu, świat realny jest wystarczająco bogaty i piękny, aby przez całe życie poznawać go i podziwiać. Nie ma sensu, nie ma też żadnej korzyści, w tym, aby tracić czas na fikcję i kłamstwa, nawet jeśli zewnętrznie jawią się jako coś pięknego i pożądanego. Zachęcam do sięgnięcia po artykuł autorki i po książkę Bochańskiego, i dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie polubić filmu.